Dzień dobry. Kolejny dzień w Niemczech. Ogólnie, no ja już jestem za stolpę. Setny? Coś tamtego. Kilometr. Ale to nie jest ważne. Chcę wam pokazać, jak brudny jest mój samochód. To jest kurde masakra. I to dzięki naszym polskim drogom. Kurde. No, tamten, gdzie jechałem, nie dość, że Gdańsk, to jeszcze do tego, do Bytowa. I jeszcze, kurczę, drogą do miastka i tam do Koszalina, no, to masakra. Istne szaleństwo. Kurde. Jak to się mówi, że dostał maseczkę błotną. Masakra. 4 minuty. Tyle mi zajmuje złożenie tych firanek. Kurde. Dobra. Już mam wszystko wpisane. Praca się wykręciła, więc można oczywiście ruszać. Czekajcie, co ja tutaj chciałem zrobić. To. Nawiewy wyłączyć. Klimatyzację. Bieg włożyć, włączyć i... Idziemy, bo jeszcze mam 280 km do samego Bremerhaven, więc nie jest tak źle, Ogólnie i tak, ile miałem pauzy? 13 godzin? Coś takiego. Suma summarum, nie musiałem aż tyle robić. Z tego względu, że na 15 godzin poszedłem i 10 godzin jazdy, 9,59, przepraszam, bo już wysłałem tego na Instagrama, że chirurga precyzja, no to chirurgiczna precyzja, czy precyzja chirurga, i zaczęli mi mówić, że jeszcze minuta, wiesz, ile przez minutę jeszcze mógłbyś zrobić rzeczy. Ja mówię, okej, nie ma problemu, więc da, jeszcze minuta do dziesiątki, na 15 godzin się poszło. I dziewiątka mi przysługiwała, no nie? Dobra, nie będę się jakoś tam dziwnie wychylać. Zaraz zobaczymy, pusto. Pusto. Więc... sobie pospałem. Znaczy, pole nie chowałem, to na spokojnie śniadanko, na spokojnie wszystko. Tak i tak jest dziewiąta godzina. Powiedzmy, ja bym to wszystko zrobił do 13 godzin. 13 godzin, tak, czyli do godziny 22, tak, no, więc jest czas jeszcze, nie ma to i tamto. Nie chciałem się samego rańca wstawać, bo oczywiście samego rana są korki, tam przy tym, no, ogólnie rzecz biorąc mogłem o 7 godzinie, 7-6 ruszyć, ale to bym trafił na 8, więc spoko loko, nie ma to tamto. Jedziemy, no, żeby jeszcze wrócić do Hamburga, coś zarzucić, najlepiej by było, ale to oczywiście się okaże w późniejszym czasie, bo teraz to tak trudno, i tak muszę do Martyny zadzwonić, zapytać się, bo jakieś złe jedno zlecenie mam wystawione i trzeba poprawić fakturkę, niestety, no, tak to bywa, no. Nie zawsze jest wszystko idealos, pod ostatni guzik, no ale mniejsza większość, dobra. Powoli się będziemy rozpędzać, bo przez zimniutki jest. Ten to może mnie sobie wyprzedzić, nie ma problemu. Wyprzedzę, bo i tak jestem ciężki. To i tak zanim bym się ruszył, rozbujał, to trochę by zeszło. Dobra, to sobie pędzimy. Piękna pogoda, piękna. O, 15 się zrobiła, elegancko. Dla rozkoszy całej tej jazdy wziąłem sobie Cavunie Latte Macchiato i kurde, ale mi go zawinęła. Czekoladowego croissant. Elegancko. Zakładamy okulary.
pędzimy. A, może jeszcze ile mam do tego? Ile jeszcze mam do Bremerhaven. Jeszcze 140 km. No. Dobra, tak maksymalnie 2 godziny. Ale przejazd na razie póki co jest tak. Nie ma jakichś takich niedogodnień. Cały czas, kurde, jak to by powiedzieć, ogień na tłoki. I pędzimy dosłownie. Tak piękna pogoda jest. Ciepło, 12 stopni. Znaczy, no może teraz trochę się ogrzało przez silnik. Ale powiedzmy te 10. 10 stopni, kurde, elegancko. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, przyjemnie. Pokonywać kilometry. Kurde, to lubię najbardziej. To tygryski lubią najbardziej. Kurde, szyba to też już jest to, kurde, o pomstwę do nieba. Ale no cóż. Niestety taki klimat. Takie drogi. No, oczywiście w Niemczech są czyste. No nie chcę to jakoś tak, kurde, że Niemcy są idealos. Ale jeżeli chodzi o czystość autostrad, to mi się wydaje, że mają naprawdę czyste. Chyba, że gdzieś tam remonty są albo coś, to jeszcze, no nie. Ale jeżeli chodzi o, tak powiedzmy, czystość, to jest czysto. To jest czysto, naprawdę jest czysto. Dobra. Kolejny przystanek tu już chyba Bremerhaven będzie. Dojechaliśmy do celu, do Bremerhaven na MSC, tak zwany inaczej Eurogate. I jest tutaj kocioł lekki. Lekki kocioł, ale to niczym mi tu nie przeszkadza. No, wszystko jest podane. Czekajcie, jeszcze chyba może ten otóż kabelek ładowałem. No. Dobra, ruszamy pod ten, pod brameczki, kurczę. Na razie póki co nie mam żadnej wiadomości, co mam robić. Słabo. Jeszcze coś mi, kurde, ruszyło, znaczy tego, jakby to powiedzieć, coś dostałem, takie małe zrozumienie, że prawdopodobnie może weekend mnie czeka, ale to jeszcze. Jeszcze nie wiem, no nic, no najwyżej zdejmę, powiem co i jak. I będę czekać na rozwój sytuacji. Nie inaczej. Szkoda, że tak by wyszło, ale no cóż, jak będzie trzeba, to będzie trzeba, no. Tyle pan Maciej siedział w domu, nic nie robił. Tu jeszcze po Polsce 2 tygodnie się włóczył, gdzie mało kilometrów zrobił. No to teraz, kurde, masz pan. Nie, no mam nadzieję, że będzie wszystko wsioło elegancko. Mam nadzieję, że coś wymyślą. Mam nadzieję. Jeszcze Dawid wraca na Hamburg. Przepina się właśnie z Cińskim. Będzie się przepinać, bo Ciński musi mieć wolny weekend. Znaczy od jutra wolny najlepiej, żeby miał. A załadował już Skarbimierz. Tam Dawid robi pauzę i będzie jechać po niego, do niego, do Wrocka, do Kąt i tyle. Jeszcze Dawid będzie zawracać, no a ja jeszcze, kurde, nie wiem co. Ale w sumie jak Dawid jedzie, to musi być jakiś plan. Zobaczymy, no. Na razie się nie przejmować. Godzina jest pierwsza, to akurat sobie pauzę zrobię, bo mam już przejechane 3.20. To może tutaj sobie zajadę, zrobię sobie obiadek, zjem w pierdziele, upędzlole i będzie stikelofon. No dobra, jeszcze kolegę minąłem, to godzinę z nim gadałem na telefonie, ojej, no więc tak to właśnie wygląda w transporcie. Najgorsze w tym wszystkim to jest właśnie to, że podjeżdżasz pod ten... pod brameczki, gasisz i trzymasz
jak ten głupi guzik. To jest oznaka, że jesteś w gotowości i możesz, o, i może cię tam obsługiwać, no nie? No dobra, jedziemy na CH1, czyli tam, gdzie ostatnio zazwyczaj miałem, na sam juśki koniec. No, tak zwanego MSC. Więc dobra, no to trzeba by odjechać, zdać i tyle. Słuchajcie, jest jeden mały szkopuł. Mianowicie. Dzień dobry. Kurde. Stoję jak benzwał od wczoraj tu w Bremerhaven. W tym samym miejscu się zatrzymałem. Bo iż ponieważ stałem tutaj ile? 21 godzin stałem. Już właśnie ruszam na Hamburg i wziąć jakąś 40 z jednego magazynu, przewieźć do Progeco, czyli do CCS-a, tak? Chyba da. I wziąć kolejny kontener. Nie wiem czemu taki manewr. Też można byłoby booking zmienić, no ale chyba tak ja wnioskuję, że można by było. Ale no, mówią, żeby tak zrobić, to zrobię, no. Czemu nie? I tak nie mam co robić. No, jak z Bremerhaven, to nie dojadę do domu. Chyba. W sumie musiałbym policzyć, ile by to na pakiecie było. To może, kto wie, się uda. Ale na razie póki co. No, będę musiał policzyć. Suma summarum z Bremerhaven do Hamburga to jest 2 godziny, tyle ile faktycznie pakiet mobilności, no nie? No ale zobaczymy. Na razie to nie ma co, tylko trzeba przygotować się. No, baterie do połowy zużyte. Bo nie przepalałem go w ogóle. Aczkolwiek przed snem można było, dobra. Tutaj to oczywiście do startowania i jedziemy z tego parkingu. Oczywiście już teraz się głośno zrobiło, a tak to było spokojnie, tak, cała nocka była. Dobra, wyłączymy tego klimę. Trochę się nawieje tutaj, bo przecież znowu się zrobiło mokro na szybie. No. Ogólnie miały być plany, że na weekend zostanę, już też tak myślałem, z tego względu, że zostałem do jutra, ale właśnie przed chwilą, o, żeby mi się kawa nie wylała, dzisiaj właśnie ten mi napisała Martyna, że jedziemy do Hamburga, robimy to i to i jedziemy na Skarbimierz, tylko mówi, że jeszcze nie wie na kiedy. Znaczy chyba mi się wydaje, że wie na kiedy, tylko napisała mi, że będzie ten przeklikiwać. O, przepraszam cię bardzo, bo wyłączyłem mi te czerwone światełko w kurzu. No. W sumie też wczoraj dlenia dostawałem takiego, że nie chciało mi się już nic, zupełnie nic. Mogłem sobie ten kabelek zrobić tak jak należy, no ale dobra. Niska rozdzielczość przedniej kamery. Dlaczego? Że ani nie zimno, ani nie napadało, ani nic. Może dlatego, że kurde jest błoto na tym. Nie wiem, dobra. Przejedziemy, zobaczymy. No. Na razie póki co. No dobra, może skręcimy tutaj na prawy, żeby jechać. I wyjeżdża się. No, no cóż. Jest jak jest, stało się jak się stało. Trzeba to przełknąć i tyle, no nie? No. Bo przecież to jest transport, kurde, no transport. Transport zawsze jest niewielka, nie wiadomo. Dobra, bo mi się zaraz tutaj albo wyleje się tak, kurde, kawa, albo co. Dobra, jedziemy. So you do a window, you will wish somebody.
walk so damn alone. So I sent a message, asked you how life has been. I am braver through the phone. It's been a long time since you were all mine. Dobra. O, szybko, bo jakiś kontener chyba jedzie. Ja już na ECL-u, szybko rozciągnięty. Podjeżdżam tylko pod Kalmarka. Jedziemy. Jedziemy z koksem. Koleżko, koleżko, daj mi no tego kontenera. No mi się śpieszy, bo Dawid jest akurat też na Hamburgu. A, przekłada chyba. 302 końcówka jakaś. A mój jest, ta, 302 na samym dnie. Jeszcze dwa kontenery. Ale dobra, mniejsza z tym. Muszę tu jeszcze zmienić awizację na pobranie, bo zdanie mam na 13, tak? 13-14. Coś takiego, a pobranie 15:30-16, no nie? Dramat. Ale no cóż, mam nadzieję, że to się uda, bo na 13 to ja zdążę z palcem w dół. Ale fajnie byłoby przekierować właśnie pobranie na jakąś wcześniejszą godzinę, ale widzę. Czekajcie, żeby nie było lipy, jeszcze raz zobaczę. Zdanie. Jakie to mam okienko? 13:30, czyli najlepiej byłoby o 13:30 bądź 14. No dobra. Może się znajdzie wolne okienko, nie wiem. Aczkolwiek to jest jak w kolejdoskopie. Raz jest, raz nie ma. Tutaj bardzo szybko się zmieniają te awizacje. Czyli różnorodność. O, może tak. Ale trzeba posiedzieć, poklikać. Dzisiaj, jutro. Dzisiaj, jutro. Najlepiej. Niby to jest live, że pokazuje na żywo, ale nie sądzę. Trzeba by najlepiej odświeżać. Znaczy, no pewnie by pokazywało, tylko trzeba by odświeżać. Może jest tak, że sukcesywnie co jest tam sekund, o, na 13 wpadło. To nie, może ktoś będzie chciał przestawić z 14 na 13. Albo coś takiego. Albo na 14:30, po to, żeby było mi tutaj elegancko. Cały czas 13 siedzi. Szybko, 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 szybko. A tutaj odświeżać też tak za bardzo nie mogę, z tego względu, że to coś chyba mi kasuje. Szybciej jest właśnie w ten sposób. Przekładka. O, już ktoś wziął tą 13. Ale czy coś się zmieniło? Na razie nie widzę. Na razie nie widzę. Kurde, no. No nie, no pewnie jakiś kurde koleś nowy albo ktoś z du daleka, no nie. Się wpakował. No nic. No już widzę, że już mój jest. Kontener. A to jest dziwne, kurde. Pobrany został. Ten kontener. Ktoś pobrał. I okazało się, że anulowali skarbimierz, no nie. Nie wiem, czemu od razu nie poszedł do Progeco. Jako, że już nieważna sprawa. Chyba, że odłożyli tutaj myślą tego, że za dzień albo coś wróci, no nie? Nie mam pojęcia. Ktoś musi być od tej brudnej roboty, no nie? No nic, no dobra. Podjedź. Zarzucę dwa rygle. I będę jechać. Dobra. Dawaj, dawaj pan. Chcę, żebym pojechał do przodu, poczekajcie. Najpierw ja sobie podniosę, kurde, zestaw, żeby miał łatwiej. Jest okej? Okay? Okej?
kurde nie może trafić, no. Wyjść do niego. Trafił. No niestety. Tak tutaj w tej naczepie jest, że jak chce się, powiedzmy, jak zdejmujesz kontener, to rygle do przodu, no nie? No i przy okazji je składasz. Czyli tak. No i niestety pan z Kalmara nie ma odniesienia do tego, gdzie jest kurde gęsia szyja, no nie? No właśnie, w tym jest problem, w tym jest problem. Tu już właśnie tak dużo osób ma taki problem. Dlatego podnoszę dupę, znaczy serio. Podnoszę. No. Co tam? Nie, wiesz co? Nie, tam wtedy nie przejedziesz. Musisz wrócić do. Jak masz te skrzyżowanie, co na progę jako skręcasz, to jedź prosto. Jest tam zamknięte czy nie zamknięte? Musisz koło policji w takim razie. Cofnąć do policji. A, tu. Już rozumiem. Dobra, ja już jadę. Jadę, no nie? No raczej to wiesz, ja tam muszę i tak zajechać do tych, co sprawdzają kontenery, no nie? Najpierw. O, dobra. Dobrze, że zadzwonił i się zapytał, jak inaczej dojechać do tego. Do Progeco, bo jest przymknięta droga. To jest główne, się skręca w lewo, potem są pierwsze światełka, na drugie światełka w prawo, na bruk. No i powiedział, między tymi drugimi a trzecimi światełkami jest droga zamknięta. Ha, kurde. Ale dobrze. Dobrze wiedzieć, że jest taki manewr. Tak to się pojedzie koło policji. No, koło policji. Ale póki co próbujemy tutaj się wydostać oczywiście, no nie? Kurde, jak elegancko, kurde, się jechało. Nie było jakoś tam strasznie, jakoś, nie wiem, duży ruch. Cały czas środkiem się jechało praktycznie. I elegancko było, elegancja Francja, no nie? No ale teraz tutaj przez to wielkie rondo, no to może mi się trochę zejść. Chyba, że tutaj elegancko, tutaj pojadę, tam się zielone zrobi i tu się zrobi zielone. O, to byłoby elegancko. Elegancja Francja. Dobra, już mamy zielone, możemy jechać. Możemy jechać na szczęście. No dobra, dobra, no to jedziemy. Kurde, zaczepiście. Jak się nie dało przerzucić, powiedzmy, przez Martynę przerzucić. Kurde! Teraz będę miał ciężko wyjechać. Przerzucić awizację. To teraz jadę z tym samym kontenerem. Czujecie? Ha! Jajca. Ajajajajaj. Czekajcie, zdejmę to. Zdejmę. Możemy jechać, kurde. Oczywiście, kurde, no nie mogłem się skontaktować za bardzo z tym kolesiem, który mi sprawdzał ten kontener, no nie? Nie umiał mi wprost powiedzieć. A, ty będziesz cofać, dobra. Czy wyjeżdżasz, kurde, no? Człowieku, zdecyduj się. Boże, jedyny, miłościwy. No, więc, no oczywiście mówił, że no kurde, nie mogłem go zrozumieć wcale, bo oczywiście takim niemieckim mi zarzucił, że ja kurde nie zrozumiałem. To koleś podszedł drugi,
i po angielsku troszeczkę, że mogę go wziąć. Już ty, kurde, no tak. I oczywiście mówię ten. Potem do niego mówię, kurde, to nie muszę zdejmować, mogę go wziąć ze sobą na następny załadunek i do widzenia, tak? No, tak, no, kurde. Wtedy się dogadaliśmy, no nie? Wtedy się dogadaliśmy. Powiedzmy, kali jeść, kali pić, kurde. No i dobrze, no i dobrze, dobrze. Gdzieś tutaj jeszcze jest Dawid, poczekaj, czy będzie? Dawid, Dawid? Chyba nie słyszy. Albo nie ma radyjka też włączonego. Dawid? Co tam, co tam? A wiesz co, jadę za tobą. Ty już ogarnięty? No powiem ci, ja przyjechałem, no nie, miałem go zdać i wziąć kolejny, no nie. No to kolesie powiedzieli, czy ja biorę kolejny kontener. Ja mówię, no tak. No to możesz, kurde, wyjeżdżać, no nie? No, no to zajebić się, jak tak. No bo ty jesteś kolejny? Nie, dwie ciężarówki przyjdą. Ty jesteś przy samych światłach. A, to będzie chujnia trochę skręcić, jak będą szli, wiesz, z naprzeciwka na wprost, to ten, ale zaraz ogarniemy, może się uda przejść. Ej, to daj na jakiś tam inny kanał. 3-4? Dobra. Tylko teraz właśnie. Ty, tylko wiesz co, nie wiem jak to będzie z tym zasięgiem, wiesz? A, bo tu masz starą antenę, no to zobaczymy jeszcze. Może będę szybszy od ciebie, to może cię dogonię. No, już mi szumisz, no nie, jak już odjechałeś. Dobra, czekaj, idę. No, no, nawet cichuję, bo słyszę. Dobra, sobie wiesz co, Martyna do mnie dzwoni, poczekaj. Cześć, Mortko. No, cześć. Co tam? Co tam? A ty. Czyli to się ładnie? Widzę się, szefu, po poważne inwestycje, kurde, czapka, nowa bluza, nowa kamera, nowe auto. Przywitamy. Bywa. Bywa i tak. Ty gest, tylko nie obsikaj. Na szczęście. Na szczęście. Tak. A szampanem oblałeś? Szampanem? Nie. To może być mocz. Taka sama zasada działania. Może i tak. Ale pogadaj spokój. Ale umyłeś się trochę. Mówisz? Trochę się umył? No nie widzę tego. Trochę tak. No chociaż wiesz, naczepa jest trochę ładniejsza. No, czystsza, bocińskiego. Ale no, no gdzie? No przecież kurde, no zobacz, przecież to jest kurde pomstwę do nieba, tak? Tak się mówi. Ale ci powiem tak, felgi mi się podobają i międzyośka. To międzyośka jest zajebista. A co z felgami? Czarne i szerokie. No przecież a jakie masz? Wąskie. Wąskie z przodu. Łysy tam stoją. Jaki łysy? Jaki łysy? Ze Szczecina. Jerzyna ze Szczecina? Nie wiem. Ma tam, chyba to jest ona. Też nie wiem, nie znam się. On ma w ogóle zajebiste rejestracje, bo ma Poltra, a nie wiem, jak to czytasz, to Politra, kurwa. No ta, Politra. A, szybka zmiana i jadą. Długo, a ja zostaję na 4-5. Ty gdzie on tam cię ciągnie? No, państwo Zybkowie już pojechali. Oczywiście już długą, bo przecież mogą sobie pozmieniać karty. No, kawka, jeszcze trzeba by dojeść obiadek wczorajszy i można pędzić już w stronę domu. To już bardziej przy granicy będę wiedzieć, czy na przykład da mi się, czy uda mi się dojechać do domu. Aczkolwiek, kurde, tak patrząc, może być ciężko, może być ciężko. Ale to wiecie, kto się nie przekona, ten się nie dowie, nie? Kurde. Może bym dobrze jeszcze złapał, co? Nie tylko na was patrzył. No i dobra. Szybka akcja powinna być. Bo za 14 minut jedziemy. Więc spoko, tylko kawy nie wylać. Jak poprzednio. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. No już Polsza. Zdążyłem się właśnie wykąpać, coś przekąsić. Będzie można ruszać dalej po 45. Odbię 45 po to, żeby na dychę pójść i potem jeszcze 45 niby
niby w tych niby w przepisie, że co najmniej 30 minut trzeba, żeby pakiet mobilności, tak? No ja zrobię 45. No więc na szczęście dojadę cudem, może tam 5 minut przegnę albo i nie, bo idealnie jak wjechałem w granicę, to 4,5 potrzebuję. Czekajcie, tutaj papier i tutaj jakiś płyn powinien być, jest. Kurde, dawaj. No, bo trzeba, kurde, umyć szybki, bo wyglądają. Kluczyku, kluczyku, dawaj. No właśnie, wyglądają trochę tragicznie. No ale no cóż. Taka pogoda jaka jest, taka jest, nie? Będzie trochę trzeba zadbać o widoczność. No przecież kurde. Nie dość, że mgła. To jeszcze kurde mokro. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Kurde, widać, że jest wilgoć, bo nie chce kurde ściągać, czyścić. Pierdzielone. Dajesz maleńki, dosłucha, dosłucha, dosłucha. No niby 5 stopni jest. Dawaj, dawaj. O, już widać światełko w tunelu. No. Elegancja Francja. Czy można było boczne szyby wytrzeć, ale nie przeszkadzam za bardzo. O. Zobaczcie sami. Czy świat nie jest bardziej przejrzysty? Kurde. Oczywiście, że tak. Zobaczmy, jak tutaj teraz tą szybę podniesiemy. Czy będzie widać? Dobra, wyjdę jeszcze, wyczyszczę z zewnątrz. Dobra, system wio. O, nawet 4,7. No dobra, awaryjki włączymy, żeby widział pan. Tu świeci, tu też świeci, dobrze. Czekaj, za czym ci światełka świecą? No. Też takie miejsce zaczepiste stanąłem, co? Mówię, jak tutaj widzę takie coś, mówię, no to pakuję się, bo nie wiadomo jak tam ten parking, no nie? Więc dobra, stąd to można i elegancko cofnąć, wykręcić, wjechać, przejechać i wyjechać. Taki ponusi komplecik wszystkiego. No teraz to szybko widać, kurde, teraz to wszystko widać. Czekajcie do mnie. Dobra, nawet z mocno nie patrzymy, jak tu jest ten parking, no ale o tej porze czego się spodziewać, no. Na pewno nie, kurde, larytasów, no. No i tak już tutaj za dupami stoją, a widziałem tam jedno miejsce po lewej, ale i tak ogólnie widzicie. Lepton. Lepton, Lepton, Lepton. Tutaj ktoś próbuje cofać, bo oczywiście z naszego pasa nie wjedziesz, bo oczywiście stoją. Stoją. O, tutaj też kolejny będzie cofać. No a pytanie, dlaczego mi się znowu, czy mi się zaświecił? Czekajcie, gdzie ty tu jesteś? Ciśnienie. Na którym kole niby? Znowu te zewnętrzne? No przecież kurde, nie. Nie uciekało, nie uszło wtedy, co tam było. Ostatnim razem mówiłem, że poczekajcie, to była pierwsza trasa, no, że mi coś ten prawe koło. Chyba, że trzeba trochę dopompować, no, żeby się nie włączało. No nie? No i dobra, no to jeszcze jedziemy. Ile jeszcze, proszę państwa, jedziemy? I potem dziesiątka. Jeszcze 1,5 godziny i obowiązkowa. Dobra, już chcesz, to wyprzedzaj, no nie powinno się gazu dawać, żeby być lepszym pierwszym i ogólnie, tak? I
już ktoś wyprzedza, to już nie wyprzedza, nie tak jak kurde czasami się widzi takie dziwne momenty, że po chamsku, tak? Typowo po chamsku. No ale dobra, już, ale mu zaje... Już na pewno mroczki przed oczyma na już na pewno mroczki ma. Przez to, że tak mu walnąłem tym długim. Aż ja oślepłem. Dobra, no to jedziemy, nie wiem czy tam dojadę. Półtorej godziny to będzie 210 kilometr. 220. No, 200, może tak powiedzmy. Więc gdzieś tam dojedziemy za Poznań. Tak mi się wydaje. Fajnie by było. Teraz ja będę się bawić z nim. No nic, chyba że mi ustąpi. Dobra, pędzimy, pędzimy. O, mało co widać. No, o, małe podsumowanie. Kurde, mało co naprawdę. Jestem już ogólnie w domku. Nie widać nic. Musiałem się wpierdzielić w taką małą szczelinę. Trochę tutaj mamie poryłem. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie. Poryłem trochę mamie i tacie podwórko, ale wjechałem na szczęście, z tego względu, że tutaj będą ładowane, przyjdzie łódka, będą ładowane jabłuszka. No więc tak to o właśnie wygląda. No kurde, no niech mi widać będzie, no i cholery. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy widzowie, niecałe 15 godzin, bo jest za 12 pierwsza, od 10 ruszałem. O, teraz może coś trochę. 940 km, 11:47 przejechane, znaczy jazdy. 11 godzin 47 minut, 940 km. Można? Ha, kurde. Oczywiście, że wszystko można. Pakiet mobilności, wszystko jest elegancko. Wszystko się zgadza, więc jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze tylko parę rzeczy wziąć z samochodu do domku i spać. Co najgorsze to jest to, że dopiero na środę mam skarbimierz. A coś tam Martyna mówiła, że prawdopodobnie coś jeszcze postara się wykombinować. No ale zobaczmy. To trzymajcie się cieplutko. Cześć.